zawsze jak wracam z jakiegoś wyjazdu, czy to służbowego, czy prywatnego, to drżę na samą myśl o tym, że będę musiał wysiadać na jednym z warszawskich dworców. Bo już pal sześć tą podróż pociągiem, no jest jak jest, lepiej nie będzie, ale dworce... Oj, dworce to zupełnie inny świat. Tak więc, niczym rasowy Mikol, czyli miłośnik kolei, zaczynam analizować wszystko, co widzę na takowych przybytkach. Co prawda dobry gagar już raczej nie przyjedzie, bo wszędzie to plastikowe gówno, niemniej dworce też ciekawe. Pozdro dla kumatych. ...1936. Miasto wita nową stację zwaną jako Dworzec Zachodni. Mało kto wie, że podczas Powstania Warszawskiego dworzec służył jako miejsce, skąd wywożono ludzi do obozów przejściowych w Pruszkowie i Ursusie. Zachodni to trzeci co do wielkości dworzec w stolicy, po centralnym i wschodnim. Być może kiedyś połączenie dworca kolejowego z dworcem autobusowym wydawało się być dobrym pomysłem, ale dziś, 40 lat później, powstał jeden wielki, ohydny pierdolnik, stanowiący istny totem lat 70. i 80. w najgorszym tego słowa znaczeniu. Jak już człowiek opuści walące moczem podziemia, to wychodzi na przerażającą panoramę metalowych szkieletów z papą na dachu, we wnętrzu których czeka się, by PKS zabrał cię do najdalszych wiosek w kraju. To także wspaniałe miejsce do spożywania alkoholu oraz kanapek. Zresztą, kto nie jadł makusia na dole w towarzystwie gołębi, ten nie wie, co to znaczy dzielić posiłek z lokalną fauną. Po drugiej stronie, dla zachowania przedziwnej równowagi w ekosystemie, znajduje się postój dla taksówek, czyli gniazdo januszowych wąsaczy z MPT, którzy po zejściu za kółka PKS-u przesiadają się za kierownicę mniejszego bolidu i rozwożą podróżnych. Najlepiej na zachodnim pojawić się jesienią albo wczesną zimą, tak po godzinie 15, kiedy jest już szaro i mokro. Wtedy dworzec wygląda najpiękniej, natura uwydatnia jego betonowe paskudztwo. Zachodni to także dworzec, który albo pół wieku stał nieruszany i pozostawiony sam sobie, albo od 20 lat non-stop ktoś tam dłubie, nie mogąc skończyć żadnej z modernizacji. A to tory nowe, a to tunel dla pieszych poszerzają, a to cały budynek postawią od nowa. Kiedy przecież remedium jest jedno – zburzyć w pizdu i postawić od zera. No ale na to sobie jeszcze poczekamy. Póki co zostaje zamawiać dodatkowe frytki dla naszych skrzydlatych, ptasich towarzyszy podróży. Kiedyś zwykły dworzec główny, ale nie, Warszawa musiała być lepsza, więc teraz, od kilku lat, to już nie jakiś tam dworzec, ale Warszawa Centralna imienia Stanisława Moniuszki. Jak to brzmi? Żaden inny dworzec w Polsce nie ma patrona, tylko Warszawa ma takie bajery. I na tym oczywiście bajery się nie kończą, bowiem Centralny jest wręcz usiany ciekawostkami na swój temat. Zacznijmy od tego, że ściany korytarzy oraz niektóre ławki i balustrady wyłożono białym marmurem sprowadzonym z Kazachstanu i Sudetów. Kolumny przy wejściu do głównej hali dworcowej sprowadzono zaś ze Szwecji. Ależ światowo. A do tego pierwsza w Polsce klimatyzacja. Pierwsze projekty dworca centralnego powstały już na 20 lat przed rozpoczęciem jego budowy. Oficjalnie dworzec został oddany do użytku 5 grudnia 1975 roku na wizytę w Polsce Leonida Breżniewa, sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Nie ma to jak budować dworzec, bo jest wizyta wujka z Rosji. Oczywiście wszystko było ściemą, bo budynek w grudniu 75 nie miał nawet zaliczonych odbiorów. Drzwi otwierane na fotokomórki, które zepsuły się prawie od razu i do tego schody ruchome, które notorycznie stawały w miejscu, ciągnąc z hajsu podatników 10 milionów złotych na ich wymianę. Wyobraźcie sobie, że niegdyś po dworcu kręciły się hostessy, które pomagały pasażerom ogarnąć się w plątaninie tuneli i przejść, miały przy sobie rozkład jazdy oraz repertuar teatrów. To była jednak klasa sama w sobie. Nie mówiąc już o tym, że w podziemiach dworca stała fontanna. Mnie przez lata Centralny kojarzył się tylko z jednym, z wielką noclegownią dla bezdomnych, których było tutaj tak wielu jak pasażerów. To jedyne miejsce, gdzie wśród skrytek bagażowych można było zastać kogoś śpiącego. Syf na dworcu był nieziemski, niech dowodem na to będzie fakt, że jak trzeba było czyścić sufit po 30 latach niemycia, to firma, która wygrała przetarg, po prostu uciekła i porzuciła robotę. Taki to był brud. Do tego dodajmy nielegalne składowanie gigantycznej ilości mięsa do kebabów,
które odkryto w podziemiach dworca. Może niektórzy z Was pamiętają jeszcze charakterystyczną woń tłuszczu, która brała się nie wiadomo skąd. No więc to właśnie śmierdziało mięso na warszawskie kebaby. Były też kultowe kubiki, których wszyscy nienawidzili, od pasażerów, którym przeszkadzały w orientacji, po sprzedawców, którzy nie mogli wyłożyć towaru w kosmicznie zaprojektowanych budkach. Warto pamiętać też, że tutaj stanął pierwszy w Polsce automat ze słodyczami i przez długie lata był jedyną taką maszyną w całym kraju. Długo można by wymieniać, ale jedno jest pewne. Jeżeli pierwszy raz w życiu wsiadasz lub wysiadasz na Warszawie Centralnej, to wiedz jedno. Na pewno się tutaj zgubisz. I to nie raz. Dobra, trochę Was okłamałem z tym patronem dworca, że tylko Centralna go ma, bo od niedawna Wschodnia też. Ale wciąż to tylko dwa dworce w kraju. Patronem Wschodniej jest Roman Dmowski. Wschodnia, mimo że znajduje się na Pradze, ma kategorię dworca premium, więc jest tu jakby luksusowo. Mało kto dziś pamięta, że w 1969 roku dworzec Warszawa Wschodnia został uhonorowany tytułem Mister Warszawy. Przez wiele lat czytelnicy Życia Warszawy wyróżniali w ten sposób najpiękniejsze budynki stolicy. Tak jednakże nie było na początku XXI wieku, kiedy dworzec dosłownie sypał się na oczach. Zaniedbanie to sprawiło, że w rankingu przeprowadzonym podczas wakacji 2008 roku dworzec wschodni oceniono jako najgorszy spośród 23 dworców największych polskich miast. Również Najwyższa Izba Kontroli w tym samym roku stwierdziła, że dworzec wschodni był wówczas jednym z najgorszych pod względem stanu technicznego. A jeśli człowiek był na wózku inwalidzkim, to już w ogóle elo. Na dzień dobry witały cię bariery architektoniczne albo zbyt wysokie pulpity kasowe. Słowem, wizualizacja powiedzenia, że biednemu to zawsze wiatr w oczy i wiadomo co w dupę. Wtedy jednak zastosowano najlepszą metodę z możliwych – wyburzyć i postawić na nowo, a przynajmniej totalnie odnowić. 2 lata pracy i setki milionów złotych potem i w końcu doczekaliśmy się dworca, który nie straszy samym wyglądem, a jedynie okolicą. Oczywiście to nie jedyne stacje w stolicy, warto tu nadmienić jeszcze Gdańską i Powiśle. Dworzec gdański miał historię podobną jak połowa miasta. Spalony przez Rosjan, potem rozebrany, powstanie dołożyło swoje, a Niemcy spalili resztę. Potem zaś wybudowano dworzec centralny i tak Gdański stał się pipidówkiem miasta, stacją o charakterze podmiejskim, w którą nie warto już inwestować. A szkoda, bo stacja ta ma w sobie więcej historii niż niejedno miejsce na mapie miasta. Jest jeszcze Warszawa Powiśle, która najpewniej kojarzy się dzisiaj bardziej z piciem drinka w upalne letnie dni przy dźwiękach hipsterskiej muzyki. Przystanek początkowo miał się nazywać Warszawa Skarpa. Nietypowy wygląd stacji miał kiedyś przestać istnieć, ale całe szczęście jakaś mądra głowa powiedziała kiedyś może jednak nie, fajne to jest, zostawmy to. Swego czasu Werner Huber, szwajcarski krytyk architektury, dworce i przystanki kolejowe zaprojektowane w Warszawie określił mianem pereł na szynach. Jak widać, nasi rodacy potrafią w architekturę. Od 2009 roku Powiśle jednak ma nowe życie z powodu klubokawiarni otwartej w dawnym budynku kas biletowych. Od tamtego czasu, jak ktoś idzie na Warszawę Powiśle, to raczej ma na myśli inną podróż w czasie i przestrzeni niż za pomocą kolei. No to tak, metro mamy, dworce mamy, dzielnice mamy. To co teraz, moi drodzy? Czekam na sugestie. Cześć, tutaj Krzyś i witam na kanale Nicole 2011. Wprowadzenie do ruchu szynobusów uratowało wiele lokalnych linii kolejowych. Tylko Gagar! Gagar z bipą! To jest kolej! A nie jakiś plastikowy szans. Naucz się, młody!